Nie tylko emocje na boisku, ale także integracja biznesu to cele częstochowskiego Rakowa, który stara się nie tylko o ekspozycję swoich sponsorów podczas meczy ligowych, ale także dba o to, by środowisko integrowało się i wymieniało doświadczeniami, informacjami. Dlatego już po raz drugi częstochowski klub zorganizował Raków Business Club Expo. Mamy dużo firm, kładziemy nacisk głównie na firmy lokalne. Spotykamy się tutaj nie tylko właśnie ze względu na tą integrację, choć jest ona duża. Spotykamy się przede wszystkim, żeby ten networking był lepszy, żeby te firmy mogły poznać swoje zakresy usług, towarów, które posiadają i w ten sposób lojalnie, że tak powiem, jak w klubie biznesu przystało, ze sobą mocno współpracować. I na tym się głównie tutaj skupiamy, właśnie na tych corocznych targach. W tym roku mamy drugą edycję, więc to są nasze drugie targi organizowane typowo przez Klub Biznesu Rakowa. Ci drobni nieraz wydają się być drobnymi, natomiast od siebie dają bardzo dużo. Cenimy sobie każdą pomoc, każdą osobę, która wspiera Raków, która nam kibicuje, która w jakikolwiek sposób pomaga. Tworzymy tak naprawdę w Klubie Biznesu taką jedną dużą rodzinę i właśnie na takich spotkaniach jak dzisiaj jest to bardzo widoczne, że te relacje między nami są mocne, że biznesy między nami są też owocne. W tym klubie biznesu wszyscy ze sobą współpracują.